Dzień dobry w nowym tygodniu, w nowym dniu. Tak właśnie wyglądam po przebudzeniu, czyli włosy w każdą stronę, totalnie sote. Straszę, wiem, ale słuchajcie, wpadłam na pewien pomysł dzisiaj z samego rana, że nagram dla Was może taki tygodniowy vlog. Już dawno czegoś takiego nie było, a w tym tygodniu czeka mnie kilka fajnych spotkań, jakieś atrakcje. Za dużo Wam oczywiście zdradzić nie mogę. Także myślę, że to będzie taki vlog nieco inny na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No to co? Ja się szykuję i zaraz jadę w odwiedziny do pewnego pana, którego bardzo dobrze znacie z mojego kanału. Mamy pewien plan, także dzisiaj będzie dosyć pracowicie, a ja odezwę się już do Was, no właśnie, może z tego planu naszego. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. Tak, stopę mi tu liże. Cześć! Cześć, o jaka piękna. Och, tak. O, no daj łapę. Dasz łapę? Dasz łapę? No patrzcie, jakie cudo ma Paweł w domu. Och, jak pachnie Paweł. Albo nie, jak pachnie w domu Paweł. Patrzcie na to. Tak, tak, my już po nagrywkach, co prawda wy już ten makijaż mogliście widzieć na moim kanale, Paweł, pokaż się. Dzień dobry. Kończymy, lecę do domu. Dzięki za dzisiaj, ja było bardzo dziękuję. Fajnie. Piszcie w komentarzach, czy Anitka dobrze wygląda. No obowiązkowo, no jak może być inaczej? A my widzimy się w środę. Ale nic Wam jeszcze nie zdradzę, co jak oglądajcie dalej dzisiejszego vloga. A ja już w domu, Max się dorwał. Wczoraj zrobiłam kapustę z ziemniakami młodymi, jak widzicie z pomidorkami i z kiełbaską, więc zaraz sobie nakładam. Życzcie mi smacznego. Dzień dobry kochani, w kolejnym dniu tego tygodniowego vloga. Dzisiaj mamy wtorek, a ja już właśnie na nogach. Jadę teraz na pocztę, jak widzicie mam już tutaj naszykowane rzeczy, muszę załatwić kilka spraw i muszę też zrobić małe zakupy do domu. Dzisiaj co prawda pogoda jest, jak to się mówi, barowa, nie do końca ciekawa, ale ja nie narzekam, ponieważ w drugiej części dnia czeka mnie siedzenie przed komputerem. Muszę złożyć film, który nagrałam z Pawłem, czyli spędzę przed komputerem kilka dobrych godzin, a jeszcze dodatkowo muszę też podpisywać na masę maili zaległych. Także nie ma co narzekać, trzeba brać się do roboty, ale chciałabym Wam jeszcze dzisiaj coś pokazać, jak już wrócę do domu, ponieważ wczoraj z Neapolu wrócili nasi znajomi i przywieźli nam cudowny prezent. Także zobaczycie co, jak już w dalszej części tego filmiku. Obiecałam, to pokazuję. Wczoraj przyjechała do nas prawdziwa mozzarella di bufala. I kochanie, robi tutaj kaprezę. Ale słuchajcie, to jeszcze nie wszystko. Tam tarara, dotarły do nas też słodkości napolitańskie. Chociaż, wybaczcie, wczoraj wieczorem się dorwałam. Massimo, co to jest? Sfogliatella i... Ricce e frolla. Ricce e frolla, tak się nazywają. I jakby miała Wam polecić którąś, to zdecydowanie tą. Chociaż Max woli tą. Ta jest zrobiona z takiego kruchego ciasta, podobnego troszkę do ciasta francuskiego, a ta odrobinę przypomina pastierę, bo ma tutaj takie dodatki w środku. No jest jeszcze cukier, puder, ale to już mi wystarczyło. Wczoraj dorwałam się, bo była świeżutka, więc na dzisiejszy wieczór będą w sam raz. I uwaga, uwaga! No i oczywiście neapolitańskie taralli. Ja za nimi nie przepadam, chociaż Max wczoraj dorwał się do nich i zjadł 2. To są takie słone ciastka z pieprzem, idealne podobno do piwa, dosyć twarde, przypominają no taką przekąskę jak nasze paluszki, ale do wypróbowania. Kochani, a ja witam się z Wami ponownie, mamy już środek tygodnia. Jest środa, jak sama nazwa wskazuje, po południu, po godzinie 17, a ja jestem właśnie w Arkadii. I tam za mną coś się dzieje. A co się dzieje? Zaraz zobaczycie. Marki Estée Lauder, a także
Perfumerii Sephora Polska. Chciałbym Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie powitać na tym wyjątkowym spotkaniu. Wyjątkowym, ponieważ naszym gościem, reprezentantką marki Estée Lauder w Polsce jest wybitna i znana, ceniona i szalenie utalentowana matka, kobieta, no i oczywiście aktorka Magdalena Boczarska. Zapraszam Cię, Magda. Witam Was bardzo serdecznie. Witam Cię, Magdo, również serdecznie. Bardzo Ci dziękuję, że zechciałaś dzisiaj przyjść na to wyjątkowe spotkanie. Pomimo korku. Oczywiście z przyjemnością. I biletem my się widzieliśmy. Magda. Do mnie tak pięknie pomalował. Wysłuchajcie, dziewczyny, sama przyjemność malować, Magda, naprawdę. Teraz chwila jeszcze stresu, ale za chwilę emocje opadną. Magda, pierwsze pytanie. Oczywiście jest takie, że dlaczego i jak to się stało, że nawiązałaś współpracę z marką Estée Lauder? Może mi padałoby zacząć od tego, że moje życie jest taka propozycja, wobec której no, nie mogłam pozostać obojętna. Zostałam propozycję współpracy z Estée Lauder, z czego się ogromnie cieszyłam. A co warto jest, chciałabym nadmienić, to to, że właśnie to jest taki pierwszy kontakt i pierwsza z firmą, którą się też tak związałam, bo zawsze z tego założenia, że żeby z czymś się związać, coś z sobą, może to nie jest wdzięczne słowo, ale reklamować, to trzeba się z tym utożsamiać. To jest w przypadku Estée Lauder, już począwszy od założycielki Estée Lauder, jaką była kobietą, jakie przesłanie niosła za sobą, jak dużo dobrego dla kobiet zrobiło i to, jak sama sobie była świadczeniem, plus cała historia marki, no to jest wiele jeszcze poskupiania się na to, że być ambasadorką Estée Lauder to naprawdę czysta przyjemność. A poza tym mam jeszcze taki mały wewnętrzny sentyment z dzieciństwa, bo pamiętam pierwsze reklamy i pamiętam, jak kiedyś moja mama dostała krem Estée Lauder i stał chyba 5 lat, bo używała go tak rzadko, że oszczędzała potem taki luksusowy i taki prestiżowy, więc gdzieś z dzieciństwa został mi taki duży sentyment do tego. No właśnie, pielęgnacja to jest podstawą do makijażu. I tutaj musimy o tym pamiętać. Przyznaj się, z rana bardzo często powstajesz niesamowicie wcześnie, wiem o tym. Czy masz czas na to, żeby wykonać te poranne rytuały pielęgnacyjne? Bo nocne wiem, że wykonujesz, a te poranne? Ja się nauczyłam i sprawia mi to dużą przyjemność. Mówię się szczerze, nie zajmuje to dużo czasu, ale poranne rytuały też są dla mnie bardzo ważne. Ja w ogóle bardzo lubię, też może przychodzić z wiekiem, ale bardzo lubię też te, to, że Estée Lauder ma bardzo lubię wszystkie też szeliwkowate konsystencje. Jak mam czas w domu i muszę wychodzić, to też zawsze rano to, zawsze rano korzystam z tych produktów. Właśnie też ten balsam jest takim bardziej bogatym, odżywczym produktem, ale ja jestem na przykład niezależna. A zdradź mi proszę, co obecnie jest na Twojej półce? Wszystko to, co wymieniłaś, tak? Wow, słuchajcie, szacun. No właśnie, polecamy dobre kosmetyki, bo wiemy, że kosmetyki Estée Lauder to jest najwyższy poziom pielęgnacji, bo chwalimy się tym, o tym mówimy, jesteśmy liderem, jeśli chodzi o pielęgnację globalnie na całym świecie. Jakiś czas temu nagrywaliśmy, pamiętasz, filmiki takie instruktażowe, pielęgnacyjne, prawda? Tam wykonywałem pewne ruchy, co to te takie ruchy serca. Powiedz mi, czy to jest dla Ciebie zdziwienie, bo generalnie jak z kobietami przybywam na co dzień, mówię, w tym momencie nakładam to tak i tak. Czy to jest dla Ciebie zdziwienie, że są pewne rytuały pielęgnacyjne, którymi trzeba aplikować pielęgnację? Czy są tak, że po prostu nakładasz i jedziesz, następny nie, i następny? Akurat to nie jest dla mnie żadnym zdziwieniem, bo też jak ktoś się mnie czasami pyta, jaki jest sekret, się mówi tak nieskromnie, ale często słyszę, że wyglądam młodziej niż de facto mam lat. I ja zawsze, oprócz tego, że z ręką na sercu mogę powiedzieć, że nigdy nie korzystałam z żadnej pomocy medycyny estetycznej i nie widzę w tym absolutnie nic złego, ale też nie czułam takiej potrzeby, poza tym zawsze miałam taką obawę, że to aktorka opiera sobie jakąś tożsamość. Znaczy wiem, że są też takie zabiegi, które są bardzo bezpieczne, ale ja od właściwie 49 roku życia regularnie korzystam z wizyt, z masaży twarzy i regularnie chodzę do kosmetyczki. Tak naprawdę myślę, że też gdzieś tam regularność i dbałość też ma ogromne znaczenie i też moja kosmetyczka, której jestem bardzo wierna, zawsze powtarzała, że właśnie bardzo zwracała na to uwagę, jak dokładnie, że często, jeżeli nie zawsze nam finanse pozwalają na produkt, który byśmy chciały, to najważniejsze jest to też, jak dokonujemy tego makijażu, czyli skoro nie rozciągamy, jak nakładamy krem,
że też pielęgnacja to jest też taki masaż codzienny, o którym trzeba pamiętać, więc to mi akurat bardzo wcześnie poszło w krok, więc to nie było dla mnie zaskoczenie. A propos takiego dodatkowego upiększania, o którym przed chwilą wspomniałaś, rzeczywiście czytałem ostatnio w książce Modna Polka, Natalii Kołownik, w zasadzie jesteś tam na pierwszym miejscu w tej książce, bo prowadziła takie rozmowy, nie wiem, dziewczyny przeczytałeś, cię polecam. I rzeczywiście powiedziałaś, że nie jesteś zwolennikiem, prawda, takiego upiększania. Powiedz mi tak szczerze, czy wierzysz w moc pielęgnacji? Wierzę, bo wydaje mi się, że sama jej najbardziej doświadczyłam i jeżeli z jakiegoś powodu czuję się bardzo dobrze sama ze sobą i oczywiście, że widzę efekty upływającego czasu, ale uważam, że walka z tym jest, znaczy ja uważam, że walka z tym oczywiście w takim zakresie jak mogę, czyli dobre kosmetyki, pielęgnacja, sen, bo mówię jeszcze, że nic snu nie zastąpi, czyli to na co ma wpływ, uważam, że w którymś momencie podjęcie takiej walki z wiatrakami, bo jeszcze nikt nie wymyślił eliksir na czas, który postępuje. Pomówmy się szczerze, że jak mam do czynienia z głównym makijażystą Ester Auder, to naprawdę wiem, że jestem w dobrych rękach, ale ja mam taką naturę, że tak sobie lubię trochę pogadać czasami. Ale to pierwszy raz zawsze taki jest, a potem nie zawsze to się zdarzy, że trzeba nawzajem się nauczyć, bo to jest już ciemno. Teraz już ciemno, słuchajcie, tak, no bo też praca z gwiazdą, z Magdą jest taka, że Magda, przepraszam, to powiem, nie siedzi spokojnie na miejscu, trudno, że przez telefon coś tam robi, ale tak się pracuje właśnie z gwiazdami, ponieważ nie mają czasu na to, żeby poświęcić totalnie czas na makijaż, prawda? Wy musicie jeszcze tysiąc innych rzeczy załatwić, bo a to przychodzi agencka, a to ktoś jeszcze, to jest tysiąc pytań, tysiąc odpowiedzi. Ja się podczas tego, to jest najlepszy komplement dla ciebie, że się czuję tak bezpiecznie, że się zapominam w ogóle, czyli wyłączy mi się autokontrolę. To jest, słuchajcie, to dla mnie to jest olbrzymia przyjemność i zaszczyt współpracować z Magdą. Bo dzisiaj Magdę pytam, Magda czy Magdalena? Bo ostatnio, słuchajcie, miałem takie mieszane uczucie odnośnie tego, bo jedna osoba, kobieta, która ma na imię Magda, powiedziała absolutnie Magdalena, nie, bo to jest błąd. A Magda powiedziała, no jak to chcesz, Magda czy Magdalena, nie? Także, słuchajcie, Magda jest niezwykłą osobą. Ja tutaj mogę absolutnie się pod tym podpisać, świetnie się współpracuje. Także naprawdę mam pełen szacun. Ja po prostu jestem mega dumny, że pracuję też dla marki Estrada i że mogę z tobą współpracować. Dobrze, że mnie pomalowałeś, bo po prostu wyszło, że się teraz zapołosowiłam i mnie po prostu zawstydziłeś z tym. Ale tapelera klasycznego nie użyłem. Użyłem lighta, także wszystko wygląda naprawdę znakomicie. Wracam do domu i patrzcie na to, kochanie, a co to dzisiaj za okazja? Un pranzo romantico, questo si chiama. Insalata, allora, questo antipasto di salmone. No, przystawka z łososia. Tutaj co mamy? Polipo alla luciana, o śmiernicę. W sosie pomidorowym. Esatto. I dla ciebie jest spaghetti, spaghetti con polipo. No i patrzcie, co jest un jeszcze. Un bel bicchiere di vino. No właśnie, un bel prosecco. No to co, na zdrowie? Un prosecco bello. Na zdrowie i smacznego. Dziękuję. Dzień dobry kochani, w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy piątek, ja się witam z wami z mojego samochodu. Właśnie dojechałam na piękną warszawską Pragę, udało mi się zaparkować i lecę teraz na konferencję marki Dermalogica. Zabieram was oczywiście ze sobą i zaraz zobaczycie, co ciekawego będzie się działo.
szczycie to czoło, to wtedy zrobić sobie parę tych ćwiczeń dziennie i trochę jednak tu ten największy mięsień jesteście w stanie wzmocnić. Słuchajcie, teraz ta azjatka. Środkowy palec, najczęściej posługuje się tym palcem, bo on jest taki najzgrabniejszy, ale też najdłuższy. Jak jedziecie autem, też możecie. Bankierosa, jakiś coś zgrabniej obok. Więc słuchajcie, tu mniej więcej kąciki oczu. Takie dziurki, dołeczki, jak zwał, tak zwał. Delikatnie na boki, naprawdę nic nie szarpiemy, słuchajcie. Natomiast myk polega na tym, żeby oczu nie zamknąć. My mrużymy oczy. Niech pan troszeczkę jeszcze bardziej tu nie boi się rozciągnąć. Zapewniłeś siebie na azjatki. Tak? I puszczamy oczko. O, tu, ale nie zamykamy oczu. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że jak zamkniemy oko, to już nie ma opory. Więc my musimy to wyważyć. To musi być takie na zasadzie, mówię, że zobaczcie. Ja chcę zamknąć, ale nie zamykam. Widzicie? Marta, który jest twój? Ten. Pokażę, pokaż jaki piękny zrobiony. Czekaj. O, tak widać, super. Ja zawsze się śmieję, że moją pierwszą pracą była praca turystki. No, ja też uwielbiam, piękny jest. A kto tam w następny, w kolejce? Ola, pokaż swój. Proszę bardzo, ja mam minimalistyczny. Czekaj, wyżej, żeby było światło. O tak, teraz widać go lepiej. A na tej zielonej trawce? No piękny. Będzie leżał jakiś pan. Tak. Patrzcie, kochani, kogo spotkałam po raz kolejny na kolejnym evencie. Witajcie, moi drodzy! Bardzo dobrze, że to zrobiłaś. Dorota, ja mam do ciebie pytanie, bo wiem, że ty sięgasz po markę Dermalogica też już od jakiegoś czasu, tak jak ja. Zgadza się. I powiedz mi taki, no może nie jeden, ale dwa takie twoje hitowe kosmetyki, bez których, do których lubisz wracać. O. Już, czekajcie, sięgnę. Po numer jeden, czyli Dynamic Skin Recovery, krem z bardzo wysokim filtrem na dzień, który świetnie współgra z podkładami, z bazami, bardzo ładnie i szybko się rozprowadza i po prostu go uwielbiam, aplikowany w ten sposób. A drugi, którego wam nie pokażę, ponieważ go tutaj nie ma, no właśnie, ale jest to rewelacyjna maseczka do twarzy, która potrafi w kilka minut zrobić was na bóstwo, a której nazwa to... Maseczka multivitaminowa, tak, z Dermalogica, ale mi się wydaje, że ty chyba ze sobą na siłownię też ją zabierasz. Tak. No, zgadza się. Wiedziałam. Jest w mojej torbie. Tak, świetna maseczka, naprawdę bomba witamin. Ja też wam zresztą opowiadałam już o tych kosmetykach, więc postaram się podlinkować dzisiaj pod tym filmem wszystkie te filmy, w których opowiadałam wam o produktach marki Dermalogica. Dobrze się dzisiaj bawiłaś? Jak twój las w słoju? A, my wyszedłyśmy. No, ale wyszedł? Tak, prosty, minimalistyczny, jak ja to mówię, jedna roślinka na środku i... Oj, dobra. Słoje gotowe. Ale pięknie. I to najważniejsze. Dorota, bardzo ci dziękuję. Słuchajcie, my uciekamy. Koniec eventu, czas się żegnać. A oczywiście namiary na kanał Doroty znajdziecie w opisie do mojego filmu. Pozdrawiam, pa! Dzień dobry w sobotę. Przywitasz się? Dzień dobry, witam. Jestem tutaj. Dzisiaj sobota.
piękna pogoda. Prawie. Tak, dlaczego ja lubię, kiedy jest 20 albo 23. Dzisiaj jest chłodniej. Nie bardzo gorąco, nie bardzo zimno. Zgadza się. Słońce też takie, powiedzmy, średnie, dużo chmur, ale niepogoda jest najważniejsza. Zaczynamy nowy dzień, jak widzicie, od jazdy w samochodzie, bo jedziemy po świeże kwiaty. Comprare fiori. Tak, na zakupy, czyli takie standardowe rzeczy, które musimy ogarnąć w sobotę. Chcemy też zahaczyć jeszcze o kilka innych miejsc, także oglądajcie dalej i zobaczycie, co się dzisiaj działo. No nie, no patrzcie na niego. Patrzcie na niego. Co to? To prezent dla ciebie. Od ciebie czy od pana? No, ja. Od ciebie? Ale piękne, dziękuję. A to różowe lilie. No dobrze, kochanie, schowaj tam na tył w samochodzie. O, jaki piękny bukiet. Patrzcie, jak mnie zaskoczył. Tak, sonobelle. Druga część soboty, a my właśnie wychodzimy, już gotowi do wyjścia. Słuchajcie, jedziemy teraz do promenady, ponieważ dostałam zaproszenie od butiku Pinko, który dzisiaj obchodzi pierwsze urodziny. Jestem bardzo ciekawa, co tam się dzieje, a później widzimy się z naszymi znajomymi na dobrej kawie, na jakimś słodkim ciasteczku. Zobaczymy, no to co, jedziemy. Zaczynałam ten tygodniowy vlog z mojej łazienki i myślę, że też z tego miejsca się dzisiaj z Wami pożegnam, ale mam do Was kilka pytań. Pierwsze, co myślicie na temat takiego tygodniowego vloga? Czy Wam się film podobał i czy chcielibyście więcej tego typu filmów na moim kanale? Drugie pytanie, a może preferujecie typowe daily vlogi, czyli filmy z jednego dnia lub też vlog weekendowy, czyli z samego weekendu? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o takich filmach, które mają dla Was najlepszą formę i najbardziej Was interesują, a ja dzięki temu będę mogła coś pokombinować, pomyśleć, popracować tutaj na moim kanale. Także czekam na Wasze odpowiedzi, czekam na Wasze komentarze. Jutro nie będziemy nagrywać, robimy sobie wolną niedzielę od wszystkiego, totalny relaks, trzeba się zresetować, żeby dobrze zacząć kolejny tydzień. Także mam nadzieję, że to zrozumiecie, że ten tygodniowy vlog trwał tak naprawdę od poniedziałku do soboty. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Buziaki. Pa!